Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, giełda jest prosta, 21 luty, pora lecieć z ryneczkiem, słuchajcie. Pierwsza informacja, wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną, wiadomo. Druga rzecz, słuchajcie, zapraszam na Longplan stronę, longplan.pl, w dział analizy techniczne, będę tam wrzucać w analizy techniczne, wrzucałem tutaj też kiedyś 3M-a, czyli 3M, 3M, 3M. I pięknie strefa zadziałała na 3M-ie, czyli z tego odbicia, z tej strefy tutaj bardzo ładne odbicie. Jest też teraz Allegro, słuchajcie, a w piątek, bo w piątki będę tam publikować, pojawi się CALX, analiza CALX z perspektywą na 400%. Wyjaśnię co i jak, o co chodzi, ale to we wpisie, słuchajcie, właśnie tam we wpisie. Na stronie. Dobra, lecimy sobie do komentarzy, słuchajcie, co tu możemy przeanalizować. TS Gains, tak się zatrzymałem, tutaj są trzy łapeczki, tylko że mi się wydaje, że ja to, słuchajcie, analizowałem dokładnie, to jest 4 lutego analizowałem, zobaczmy sobie tak na szybko, co tam za strefy były, słuchajcie, na tym tenie, to jest Nike, ten, okej, jakaś strefa tu była. Jakaś strefa tu była, czyli tutaj była 38 i potem coś tam zmieniłem z 1,618, czyli to było ten poziom tutaj, ale nie zaznaczyłem, kurczę, cenowo, jak to wygląda ten poziom. Tu już jest nio. Dobra, zobaczmy sobie, słuchajcie, na tego tena, co on tam zrobił, ogólnie rzecz biorąc, czy coś zrobił, więc to chyba było na tym wykresie. Ten. Zaliczył strefę. To zaliczył, co analizowałem. No to super. Czyli jakby strefa podażowa tutaj jest na tym tenie. No i słuchajcie. Jak przybije tą strefę, no to co dalej? Na chwilę obecną nie wiem. Trzeba by to przeanalizować, więc sobie może to zaktualizujemy tego tena. Ale zaraz sobie do tego przejdziemy. Jeszcze przechodzę, słuchajcie, do komentarzy. No bo jakby trzeba by coś jeszcze wybrać. Dobra, słuchajcie, wybrałem tutaj Stal Produkt, bo akurat mam przeanalizowane. Tylko sobie jeszcze sprawdzę, czy STP nie było. Stal nie ma STP. Stop lossy są, nie ma. Więc dzisiaj, słuchajcie, Stal Produkt wjeżdża. No i ten też mógłby wjechać z Ameryki dzisiaj. No nie wiem, chyba nic, ale fajnie byłoby Coinbase'a też zobaczyć z Ameryki, więc może jeszcze ten Coinbase wleci. I tyle, lecimy do wykresów. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie do grupy GT, gdzie między innymi, słuchajcie, prowadzę portfel na żywym rynku, czyli od poniedziałku do czwartku aktualizuję, co kupuję, co sprzedaję, w co reinwestuję, co wygląda dobrze, także robię analizy, plus dodatkowo kurs analizy technicznej, czyli od A do Z, można się po prostu nauczyć w sposób łatwy, prosty i przyjemny. Również strategie, którymi się poruszam i zarządzanie, którym się poruszam na rynku. Co sobotę mamy live o 20 na żywo, więc jeżeli chciałbyś się czegoś nowego dowiedzieć, coś nowego zdobyć, jakąś nową wiedzę, to zapraszam serdecznie, link w opisie. Dobra, zaczynamy od tego tenka. Tenka zaczynamy, robimy pomiary standardowe 38 i słuchajcie, tak naprawdę ogólnie rzecz biorąc, to tutaj nie ma nic kompletnie interesującego. Na tą chwilę, przynajmniej na tej spółce, jesteśmy po dużych spadkach, super, ale nie ma nic fajnego do wejścia. Jedyne co mówi analiza, no to to, że trwa trend, prawda, wzrostowy, i nic więcej nie mówi. Jedyne miejsce tutaj fajne to byłoby po powtórzeniu tych korekt, ale te korekty, zauważcie, że dwie się już powtórzyły, czyli mamy tutaj, słuchajcie, pierwszą korektę z tego miejsca, która się powtórzyła dokładnie tutaj, zobaczcie, 100% korekty, jazda w górę, następna fala, czyli można by tutaj powiedzieć od razu, że mamy korektę, no, pędzącą, tak? Jeżeli mamy tutaj korektę pędzącą, no to mieliśmy tutaj pierwszy, z tego dołeczka, pierwszy impuls, korekta pędząca, kolejny impuls i teraz tak naprawdę, żeby mówić o, gdybym był, chciał tutaj zainwestować w to pieniądze, prawda? No to chciałbym zainwestować dopiero jak przebije ten dołek. Tak naprawdę, bo to będzie dopiero pierwsza korekta dla tej całej fali tutaj wzrostowej. Nie mam tutaj za bardzo okazji ja osobiście do wejścia. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie,
Są po drodze następne strefy podażowe, czyli 38, 05, 618, więc niezbyt to jest interesujące, no bo ja tu wejdę w pozycję, nawet jeżeli tutaj wejdę, w tym momencie, bo będę mieć sygnał, że chcę rosnąć dalej, prawda? No to ja tu mam do zagrania 6% i tutaj kolejna 0,5, czyli strefa podażowa. No pytanie, czy jest to, słuchajcie, gra warta świeczki? Nie bardzo, prawda? Więc na tym tenie, ogólnie rzecz biorąc, dla mnie okazji nie ma. Pojawiłaby się okazja, gdybyśmy przebili ten dołek. Wtedy tak, bo tutaj nawet nie można już mówić o powtórzonej korekcie, bo ona się już powtórzyła, prawda? Więc tutaj dla mnie, słuchajcie, no brak okazji. Coinbase. Coinbase, słuchajcie, bardzo ładnie. Zakupy stąd, 0,5 za $72. Bardzo fajne. Wcześniej też handlowałem tego Coinbase'a, ale sprzedałem go. Później go kupiłem na 0,5. No i na chwilę obecną nie mam nawet punktu wyjścia tak naprawdę na tym Coinbase'ie, czyli nawet nie wiem, gdzie wyjść jeszcze, ale jakby kieruję się hossą na krypto, która będzie. Więc 38, no to tu też mamy 0,5, 618, prawda? Więc tak naprawdę trzeba by się było kierować tu Bitcoinem, a nie samą analizą Coinbase. A na chwilę obecną Bitcoin, jakby dotarł w 43 tysiące, to można by się interesować również Coinbase'em. Może tu powtórzy Coinbase korektę 1:1, gdyby były jakieś spadeczki dzisiaj na rynku, w sensie jakiś negatywny sentyment. Więc tutaj ewentualnie tą korektą można by się było zainteresować. Czyli to są te okolice dokładnie, słuchajcie. Dokładnie te okolice i tyle. I tutaj nic więcej też nie ma jakby atrakcyjnego dla, że tak powiem, inwestora, prawda? Jedynie ta korekta. Chociaż też, kurczę, nie wiem, czy tu nie powtarzaliśmy tej korekty już wcześniej. Jak powtarzaliśmy, no to lipa. Nie powtarzaliśmy. Na szczęście była to głębsza korekta, więc zajebiście. Więc tylko to miejsce. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, mamy tu odwróconą złotą strefę. Zaraz sobie to zobaczę, słuchajcie, po tym ostatnim impulsie jeszcze spadkowym. Nie, mamy w zasadzie tylko 786, dobra. Trudna analiza. Nie ma tutaj jakby nadbita strefa podażowa, dała sygnał do dalszych wzrostów. Z nadbitej strefy... Przepraszam. Z nadbitej strefy, słuchajcie, kolejny impuls w górę, więc tutaj się nic nie układa niestety. Ale patrząc na loga, prawdopodobnie ma tu znaczenie nie mierzenie wewnętrzne, czyli nie te strefy podażowe mają tu sens, tylko ma tu miejsce... Na wykresie logarytmicznym mierzenie zewnętrzne, ok, czyli te miejsca, jak 12, 16, czyli taką następną strefą podażową byłoby dopiero to miejsce, a kolejną strefą podażową byłoby to miejsce. To jako punkt docelowy dla hossy, ja bym to wyznaczał tutaj, czyli od obecnego miejsca 60 i 170. No to do zweryfikowania. Więc tu analiz, jakby boty handlowe są bardziej ustawione na mierzenia zewnętrzne w skali logarytmicznej po ostatnim impulsie spadkowym, prawda? No tutaj na pierwszy rzut oka widać, że tak jest. Więc jakby ta dwunastka tutaj reaguje. Można by tutaj sobie dopieścić, że tak powiem, tą analizę i dowalić sobie mierzenie zewnętrzne po tym impulsie, gdyby nie było przebicia dołka. I tu mamy 16, tutaj w okolicy mamy jeszcze, słuchajcie, 12 też podażową, ale okazji ja tutaj na chwilę obecną nie widzę. Znaczy, widzę w długi termin w strategii do rozgrywania, natomiast jak ktoś nie wie, jak strategicznie grać, no to jakby ciężko tutaj to po prostu rozegrać. Tak po prostu, prawda? Jedyny ta korekta, tutaj powtórzenie tej korekty miałoby sens. Dlaczego? Dlatego, że wybiliśmy bardzo słabo ten szczyt, więc tutaj może być grany pod korektę pędzącą. To jest na ten moment, słuchajcie, okolice 21% niżej. I tyle. Po przebiciu tego wierzchołka jeszcze raz, czyli jak będziemy tu wracać jeszcze raz, tu mamy tą małą strefę podażową, gdzie tutaj po tych mierzeniach zewnętrznych, tak jak mówię, są, słuchajcie, te reakcje. Mogę sobie jeszcze w sumie zrobić pomiar z tego ostatniej korekty. No mamy 2058 w punkcik zaliczone, pięknie. Więc jakby tutaj pięknie to reaguje na mierzeniach zewnętrznych, logarytmicznych, więc słuchajcie, nie widzę okazji. Na razie, przynajmniej na razie, prawda? Jakby do takiego fajnego wejścia. No bo tak jakby wejść, po prostu podtrzymać to przez rok, no to... No to właśnie, ja też nie lubię na szczytach wchodzić, rozumiecie? Chyba, że w strategii, to co innego. Ale tutaj jakby nie lubię, więc na Coinbase tak by sytuacja się miała. Stal produkt, akurat STP mam przeanalizowane,
Więc możemy sobie już od razu, tylko nie na tym wykresie, a na tym. Pamiętajcie, to w piątek na longplan.pl. Tutaj wam omówienie zrobię tego zagrania, bo tam wygląda ciekawie na tej spółce. STP, słuchajcie, zysk na akcję 2026 kosmiczny. Nie wiem, czy to będzie jakby zmienione, no bo jakby nie wiem, czy to czasem nie były prognozy pod, słuchajcie, CPK, prawda? 2026, bardzo mocny zysk na akcję. No i ogólnie rzecz biorąc, wygląda to zacnie w obydwie strony. Czyli w jedną stronę mamy Leonardo, w drugą mamy Leonardo. I zasięg tutaj dla Stal Produkt, fajny, byłby w tym miejscu, czyli 175. Jak tu nie obroni, to 136, w zasadzie 133,80. To jest oczywiście złota strefa, tutaj mamy z układu Leonarda, tu jeszcze Gartley jest w ogóle, więc dużo układów harmonicznych. Gdyby tam w ogóle nie dochodziło, no to swing z poziomu 244 możliwa próba swingu. Prawda? Bo tu już jesteśmy po trójce, chociaż tutaj nadbiliśmy, mamy podwójne dno. No właśnie, tutaj mamy podwójne dno, więc jeżeli jest to podwójne dno, no to swing zabezpieczający przed wzrostami byłby tutaj. Natomiast gdyby ten swing nie wypalił, byłaby to tylko trójka popytowa w górę, no to słuchajcie, Leonardo tutaj, to miejsce 175,8. Oczywiście trzeba to rozumieć, co ja mówię, bo to jest jakby może nie dla osób początkujących, więc jakby dla osoby początkującej, no to tu bym się przyglądnął, prawda? No bo swingiem osoba początkująca nie potrafi grać. Natomiast to jest punkt docelowy dla mnie, 538, nawet bym to zmniejszył, słuchajcie, na 523 zł. To jest jakby punkt docelowy wzrostu na STP, czyli jeżeli tutaj stąd odbije, no to jest punkt docelowy. Jeżeli stąd odbije, tutaj jakby to miejsce podwójnego szczytu, to i tak jest to punkt docelowy dla mnie. Nawet kurczę, nawet bym zmienił tutaj. Czyli gdyby odbiło już teraz, czyli swingiem, gdybym się tutaj, słuchajcie, ewentualnie pakował, znaczy jeszcze nie ma sygnału takiego, ale gdyby już się by wygenerował ten sygnał, no to po prostu po zwykłym targecie. Prawda? Czyli to by było tutaj w tym przypadku 74%. Jest to proste do rozegrania, ale proste dla kogoś, kto rozumie tą analizę, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, najprościej no to z Leonardo by to było zagrać, troszkę trudniej tym swingiem jakby zagrać, prawda? No i z zasięgiem, jeżeli to spadnie tutaj, no to tutaj zasięg na 523, jeżeli stąd się zbuduje i tu swing będzie, no to zasięg tutaj z podwójnego dna na 400, okolice 25 zł, prawda? Tak by tutaj Stal Produkt wyglądał, czyli ciekawie, ciekawie, ciekawie. I tyle chyba, tak? Czyli szybko poszło, słuchajcie, Coinbase szybko poszedł, STPK szybko poszedł, no i ten też szybko poszedł, więc tyle. Napiszcie co do analizy w kolejnym wideo, słyszymy się w środę i w piąteczek wjeżdża na longplan.pl ta analiza. Na 400% ewentualnego zysku. Więc serdecznie zapraszam. Miłego tygodnia wam życzę i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.